Najpiękniejsze nagrobki na cmentarzach powstają na grobach ludzi młodych. Bunt rodziców najczęściej się manifestował w tym, że stawiano piękne nagrobki, piękne rzeźby. Jak biologia ma swoje prawa i wszyscy o to jedziemy. Ludzie, którzy odchodzą w starszym wieku, ich dramat odejścia jest inny, jest pogodzenie się z losem. Natomiast jak kogoś śmierć wyrywa z zaskoczenia, nagle, tak jak złodziej, że coś tego, to wtedy to tak targa emocjami, że się stawia piękne nagrobki. Na Łyczakowie najpiękniejsze nagrobki są na grobach ludzi młodych. Dziewcząt, chłopców, jak rodzice byli bogaci, dostawiali ładne kamice. Ponieważ tu jest historia gimnazjalistów, licealistów, studentów, którzy zginęli, rodzice postanowili postawić tu piękny cmentarz i wydzielić tą kwaterę na tym stoku pogulanki i go przez lata budowano. On był wysadzony specjalnymi tujami, bardzo piękne, duże lilie, specjalnie sztory. Dzisiaj to, czego mi brakuje, bo on został odbudowany, ale tak nie tak, jak był. Bo na przykład jest wysypany takim grysem. Ja zawsze mówiłem, że nie róbcie tego grysu, ale to, kto będzie sprzątał, będę gryz. No. To jest nie to, może kiedyś do tego wróci. To było ładnie, cmentarz, tak jak mam wszystkich widzę, w miejscu, gdzie się chodziło nawet uczyć do matury. To nie był cmentarz, gdzie się straszyło, gdzie się przychodziło. To była piękna postawa, piękne drzewa, cień. Atmosfera. I na tym polegała ta historia tego cmentarza, on się wyróżniał. On miał, tak jak cały Łyczaków. Łyczaków był cmentarzem ogrodu. Ja w tej chwili piszę nową wersję cmentarza łyczakowskiego i będzie tu książki Cmentarz, tam jest, nie będzie to cmentarz, Ogród snu i pamięci. W XIX wieku ludzie uznali, że trzeba budować cmentarze parki. Że to jest miejsce nie tylko cmentarz, gdzie się przychodzi, jak ktoś mi umarł, kiedy przychodzę rozpaczać i jestem zwolany. Że cmentarz jest miejscem, gdzie trzeba przyjść sobie o różnej porze, zamyślić się, gdzie mieć ładna ławka, ładny krzew, ładne drzewo. Stąd Łyczaków się czym różni, że to jest cmentarz, gdzie można chodzić, te alejki, piękne ławki, dużo wiewiórek, ptaków, gdzie człowiek przychodzi, kapliczek, edyku. To jest cmentarz i tam było założenie takie wzięte od Jean-Jacques Rousseau. Śmierć jest snem, że najpiękniejsza śmierć, jaką może człowieka spotkać w dobrodziejstwie, to jest śmierć w śnie. Że człowiek odpływa nie w bólach, nie że jest zmordowany, wyniszczony jakąś straszną chorobą, gdzie ma świadomość, że cierpi. I że cmentarz jest takim miejscem tego ukojenia, miejscem snu. Stąd na cmentarzu Łyczakowskim było dużo hypnozów. Bogów snu, z mitologii greckiej wzięte, czy Madon, takich niosących ukojenie. W mitologii greckiej było, że i rzymskiej, że ludzie muszą odchodzić, bo nie może ktoś żyć 1000 lat. Musimy dać pole dla tych, którzy są od nas młodsi. Więc w mitologii greckiej było, że Zeus miał tych dwóch selekcjonerów. To był Thanatos, bóg śmierci, jego brat, bliźniak, Hymnos. Hymnozy. Thanatos był okrutnikiem. Zabijał wzrokiem. Chodził i sobie wybierał. Jednego zabił, jak miał 5 lat, a innego miał 90 lat. To no, wolontariusz pełny. Hymnos był łagodnym bogiem, który usypiał. Popatrzył długo na kogoś i uśmiechł. I on mówi, że nie ma śmierci. Jest sen. Sen wiekuisty. I tych hymnozów, na przykład jest bardzo dużo tych hymnozów. Młodzieńców zamyślonych, oni z reguły chodzą z kiści makowymi, takie wielkie makówki nosi, albo ma diadem z makówek na głowie i rozsypuje mak. Bo mak jest symbolem snu, jak się mak człowiek naje swój syn narkotyk. To się usypia, nie? To się usypia. Stąd teraz moja matka strasznie to przeżywała, jak ci narkomani zaczęli to robić, bo oni zawsze no, wsypała tam te makówki w burakach, pamiętam, na wsi i rosły. Później milicja był jakiś przyjął, proszę, co pani robi tu, przestępstwo. Nie mogła w to uwierzyć, nie może maku sobie posiąść w ogóle. Nie może maku, no. Trzeba jeszcze jakiś. W każdym razie, i to jest ta historia, że ten cmentarz był też w takim klimacie snu, że oni po prostu sobie tam śpią, usnęli w śnie wiekuistym. I on się tym wyróżniał. I był takim właśnie zmitologizowany.
taki ważny. I stąd tak, powiecie Państwo, do Lwowa nie ma dnia, żeby tam nie szła wycieczka za wycieczką. Cały czas to idzie. I myślę, że bardzo się wszystko już ucywilizowało, bo było przedtem groźnie. Ja pamiętam te wszystkie tutaj historie. Był taki moment, tutaj ta scena, kiedy jest tu Kuczma i Kwaśniewski. Tam był dramat. Już wszyscy przyjechali, jest przygotowanie, że mają złożyć wieniec na płycie właśnie tych z piosenkówki. I nagle jest informacja, że w nocy ktoś z Ukraińców napisał na tej płycie kredą, nie kredą, sprayem, polskie łajno. Jest wiadomość. Ja byłem w delegacji wtedy. I teraz jest sprawa, co robić. Oni idą z wieńcami. A na płycie jest napis polskie łajno, jak siłka jest napisał. Prowokacja ewidentna. Jak się wycofają z tymi wieńcami, skandal, kameryści, wszystko, tu jest atmosfera, tu od razu na tabloidy pójdzie. I ktoś padł na pomysł doradców tu z kręgu, nie wiem, czy Kuczmy, czy Straszniewskiego, mówi, odczekajmy chwileczkę, zasypać całą tą płytę kwiatami, zasypać ją kwiatami, żeby nie była widoczna i pójdziecie, złożycie kwiaty na kwiaty. Wyjście, znaczy, bo tak, co zrobisz, to zrobisz źle, nie? Bo idziesz i co, tutaj ten, bo cały czas, teraz jest awantura, bo wiecie, na tym przy łuku triumfalnym jest ta główny grób z piosenkówki i jest tam miecz, on jest szczerbcem. Według mnie to jest szczerbiec. Więc część awanturników w Radzie Miejskiej Lwowa cały czas tam mówi, że to jest skandal. Polskie pany się tutaj szalowianiczą i tak dalej. Szczerbiec, to jest symbol, że Robry wyszczerbił go tam na wrotach w Kijowie. To nie akurat ci Polacy muszą szczerbiec tutaj nam dać. W naszym mieście nam szczerbiec dają. Musicie to... Bo ten szczerbiec jest nie tylko na tej płycie, jak widać, tylko jest jeszcze na łuku triumfalnym, ten jest wyrzeźbiony, płaskorzeźba jest. Bo cmentarz nie wróci jeszcze do tej formy dawnej, bo jak wiecie, nie ma kolumn. No i z tymi lwami jest problem. Ja bym zawsze na kompromis nastawiony, ale część był ostry, bo Ukraińcy nie mogą stawić jednej, bo lwy trzymały dwie tarcze. Jeden trzymał tarczę z napisem zawsze wierny, a drugi tobie Polska. Oni się patrzą na siebie i tarczę sobie trzymają. Więc ja byłem zgodny i to z Przemyślem byśmy zgodni, żeby trzymały puste tarcze, bo Ukraińcy tego nie przeskoczą. Pierw przywieźmy teren, a część ortodoksów mówią, nie fałszujecie historię, nie muszą stać tak, jak były przed wojną. Nie da się. I efekt jest taki, że nie stoją, bo jeden jest z nich wywieziony na winniki, a drugi tutaj na stoi przy dawnej ulicy Pełczyńskiej. One są w mieście, one są do przywiezienia. Ja mam, że trzeba kroczkami, powoli przywieźć, postawić, nie odtwarzać tych, co jest stoją. Ale no, różnie, to jest bardzo są ciężkie osoby. Niech ktoś się, a część nawet prowokuje, część mówi tak, nawet ktoś podpuszcza z drugiej strony i wtedy jest zablokowanie. W każdym razie cmentarz jest od kilku lat już odsłonięty. Można tam chodzić, z tym, że Ukraińcy zastosowali inny chwyt, o którym ja piszę w książce. Mianowicie obok zrobili strzelców siczowych, których nigdy nie było. Tam była taki uskok. Tam było kilka grobów, to najbardziej zaniedbano. I teraz to zasypali. Ja tu opisuję historię, bo w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj ta kwatera strzelców siczowych, był grób wybitnego profesora Lesowa Gluzińskiego i Reiferta. Córka profesora Reiferta później była w Krakowicach wybitym pulmologiem. Ona walczyła o to, żeby uratować. Bo te groby zostały zasypane grubą warstwą. Tony ziemi tam wywieziono. I pod tym dzisiaj panteonem ukraińskim są te groby tych polskich profesorów. Ja ich opisuję tutaj. Jak wyciągnąłem, dostałem od rodziny i mam te zdjęcia w tej książce. To jest rzecz, która przetłumacza. Tak. I oni teraz co robią? Oni teraz zwożą swoich tych bohaterów i tam chowają, którzy nie mieli nic wspólnego z Lwowem. Na przykład Dmytro Wytowski to jest odpowiednik naszego Mączyńskiego.
bo jak Mączyński był dowódcą obrony Lwowa, to ten był tym atakującym. Z tym, że kilka dni był, później leciał na konferencję do Wersalu i samolot spadł pod Raciborzem. On się rozbił pod Raciborzem i pod Raciborzu nawet. I go stamtąd przewieziono do Berlina, gdzie leżał na cmentarzu, a teraz go ekshumowano i przewieziono na cmentarz Orląt. Pierwszym prezydentem Ukrainy, tej, która się tam wtedy ogłosiła, 18 był Eugen Petruszewicz. I on też był pochowany na cmentarzu Hugenotów w Berlinie. Teraz go ekshumowano i go przewieziono do Lwowa. Cały czas przywożą. Więcej, teraz cmentarz Łyczakowski ma taką rzecz, że dużo Ukraińców kanadyjskich emigrantów płacą tam, są bogaci i się chowają na cmentarzu Łyczakowskim. Cmentarz Łyczakowski jest w tej chwili ciągle miejscem nowych pochówków ukraińskich. Tak jak do tej pory tam miejscowych chowano, teraz samych bohaterów nawożą, więc to jest ta walka o tą nekropolię. Najnowsze książki właśnie to opisuje, jak oni to robią, że cały czas kogoś tam zwożą swojego, a żeby zrównoważyć cmentarz Orląt, no to zrobili wszystkich swoich tutaj bohaterów i będą dalej zwozić, będą to rozbudowywać. Także obok siebie dwa cmentarze stoją. Ale niech stoją, żeby się tylko nie wyniszczali, to spokojnie, żeby nie przeszkadzali, żeby nie czepiali się o byle co. Z tym, że ten cmentarze w tej chwili Orląt i ten tych strzelców, to już nie mają charakteru parku, prawda? Tak, właśnie od tego, to najbardziej mi, proszę Państwa, doskwiera, że cmentarz Łyczakowski również wycinają te stare dęby, lipy, buki, ogromne drzewa, je podcinają. Ja na przykład ostatnio byłem przy tym rondzie głównym, no przeżyłem szok, bo tam jest taki piękny grób Torosiewicza, takiego pisarza. On siedzi na krześle w stroju takim staroszlacheckim, a dwie bosmowe sierotki będą chłopcy, pochylają się na jego kolanie i patrzą, a oni wypowiadają jakąś bajkę. Taki piękny, bajkowy pomnik. Tam była wielka lipa, co to przysłaniało. Jak ją ucięli, to ja nagle wchodzę i taki holc plac nagle. To, niszczenie drzew, to my nie mamy, tak jak Anglicy, czy te Anglicy szanują, my niszczymy cmentarze i robimy cmentarze okropne, blokowiska, szczególnie te cmentarze, te osiedlowe, są strasznymi cmentarzami. Zamiast wydzielić większy obszar, zrobić większe alejki, posadzić ładne drzewa, to wszystko jest natłoczone, także nie można między grobem przejść, trzeba się przeciskać, nie można ławki postawić, jakieś chude tuje się, czy jakieś kolczaste. To jest odejście od tej tradycji XIX-wiecznej cmentarzy, parków, cmentarzy, gdzie się człowiek szuka ukojenia, uspokojenia, a nie, że przychodzi tylko raz w roku na wszystkich świętych, gdzie się zatratują, zamordują się i na jednym grobie stawia 15 od razu donic z chryzantymami i 20 tych takich bunclochów ze świecami. No. I to jest katastrofa. O tym trzeba mówić, bo to trzeba mówić, bo trzeba uświadamiać, że to nie jest ta droga. Właśnie byłem tam na cmentarzu w Hamburgu, jeden z największych cmentarzy parkowych w Europie. Tam nie wolno nieść sztucznych kwiatów na przykład. Kara się zapłaci. Wyrzucą go. Zresztą to jest ten. A nie, że kupi kwiat i 3 lata te kwiaty tam są, podmywa i staje takie same. Tą tandetę i tak dalej. To trzeba mówić, bo to nie o to chodzi. To jaki ty hołd oddajesz, nie? Odwalasz taką hałturę i mówisz, że to jest ten. To jest pewna, my o tym za rzadko mówimy. Za rzadko mówimy, bo że cmentarz jest tak ważny sam jak kościół. On musi mieć wnętrze, musi mieć duszę. To nie może być blokowisko, że się jednego na drugim ta, i takie same płyty. Jeszcze jakiś kamieniarz zdominuje dany rynek i robi wszystkie jedno kopyta, takie same. Takie same kształty i tylko ciach, tylko. Jak na cmentarzu wojskowym. To są bardzo ważne. O tym trzeba mówić, bo myślę, że kraj się cywilizuje, jest coraz ładniejszy. Na cmentarze trzeba wejść. Drodzy Państwo, cmentarz Orląt, przywieźliśmy trochę, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Jest to historia tej niezwykłej nekropolii, niezwykłych ludzi, niezwykłej naszej historii, ważnej historii. Takich młodych, jak tam z tyłu siedzą, którzy wtedy powiedzieli, nie damy sobie zadać swoich szkół, swojego uniwersytetu, swoich politechnik i swoich placów. To jest nasze miasto. I skutecznie obronili. Na 20 niestety.